Także lecimy z teścikiem jeszcze innych produktów od Roger Fireworks. Zaczynamy od takiego ala dziwnego karabinku, 10 gram neku. Wygląda naprawdę ciekawie, zobaczymy co zrobi. Nie, to się tak powoli pali właśnie. Oj, sorry. O kurde! O kurde! To chyba masówka poszła. Ja pierdolę, ale to ma moc. No to potem. Po tym jakże ciekawym karabinku lecą Trueno Special. No ładnie wygląda, ale ładnie zrobione petardy. No, ogłuszy. No na pewno nie utonie, ale... Czy wybuchnie w ogóle? No, taki stłumiony dźwięk od papieru. No, coś tam robi. No ale z bliska to w sumie dobrze walał. Nie, fajne. Spanish krakery. Teraz docenę te trójki, zobaczymy. Co my tu mamy? 7,5 grama na 5 sztuk, nie? No ale te w sumie jak na to co się wydawało. Naprawdę porządnie. Uj. O kurde! A rzuć tu bliżej. 1,5 grama? No, to jest... Fajne, bo papierowe, to odłamków nie ma. Dobre, mocne są. No. Ale fajny basowy dźwięk mają. A tak, bo to zmniejsza opakowanie po prostu tych. Dobra. A tych było 5. Ups, nie trafiłem. 5 i neku w nich było 10 gramów, czyli 2 gramy, a jedna. Dobra, wzięliśmy sobie kilka Trueno Special, 5 sztuk od Rogera, w sensie 2 sztuki konkretnie. No i jako już są to papierowe petardy, sprawdzimy czy zrobią masówkę, czy wybuchną dwie naraz, czy nie. Powinno to być dobrze widać. Dobra, dwie 2-gramówki i sprawdzamy czy będzie masuwa. Odsuń się Krystian. Dawaj. Martin. Aha. Dawaj doń. To był fail. Trzeba powtórzyć test. Dobra, powtarzamy test. Tamta petarda była niewypałem. Tak się zdarza z papierowymi petardami. Sprawdźmy, czy faktycznie przy normalnie wybuchniętej petardzie będzie masówka. Wiem, bateria. To już taka bałowa. No, na pewno wybuchły dwie naraz. Ale był to dziwny wybuch, także jak ma ktoś z was pomysł, co mogło się stać, możecie napisać, bo było to dosyć dziwne. No ale ogólnie podsumowując, petardy naprawdę dają sobie radę, strzelał bardzo spoko i chyba można jak najbardziej polecić, mimo tego, że nie jest to najniższa cena, ale za to jakość, no i sam wygląd petard typu cukierasek hiszpański jest bardzo fajny. No i właśnie chciałem jeszcze wam dopowiedzieć kilka rzeczy co do tego dosyć chaotycznego filmiku, gdzie testowaliśmy właśnie dużo produktów od Rogera. Może zacznijmy właśnie od karabinku Spanish Chain Thunder, bo ten karabinek kosztuje 20 zł, ma w sobie tam 5 petard i ogólnie uważam, że jest to dosyć niebezpieczny produkt i szalony. My też źle zrobiliśmy, bo po prostu go na ziemię położyliśmy. Jeżeli już, to według mnie odpalenie go ma sens jedynie wtedy, kiedy powiesimy go na czymś wyżej, na przykład na płocie czy na drzewie, bo faktycznie kiedy on leży na tej ziemi, te petardy po prostu razem od siebie wybuchają, mogą od jednego wybuchu reszta petard gdzieś odlecieć kawałek dalej, na przykład w naszą stronę. Jest to dosyć niebezpieczne. Co do reszty produktów, poza tym dosyć specyficznym karabinkiem, to jak najbardziej są one dosyć ciekawe, wcale nie są jakoś takie drogie, no bo te Trueno Special, gdzie jest 10 ich sztuk, kosztują 16 zł, dostanej trójki kosztują też 14 zł za 10 sztuk, więc jak za takie ceny, to według mnie jest całkiem przyzwoity produkt wysokiej jakości i jak najbardziej można je właśnie polecić. No wiadomo, nie są to i tak najtańsze rzeczy w porównaniu z tym, co kiedyś było, ale teraz czasy się zmieniają, wszyscy o tym doskonale wiemy. i też ta pirotechnika zdecydowanie drożeje, jak zresztą wszystko w Polsce. No i tak to wygląda. Dobra, to chyba wszystko, co chciałem Wam dopowiedzieć do tego filmiku. Przepraszam za mój głos, no ale jestem już dosyć mocno chory, ale już prawie wyzdrowiałem, także super. No i co? No i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach. Do zobaczyska.